Witaj bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Jak emocje mamy wpływają na dziecko? Czyli jaki my mamy wpływ, mamy wpływ na nasze dzieci, na to, jakie mają choroby, jak się zachowują, co się w ogóle z nimi dzieje. Dobrze. Czego się dowiesz na tym webinarze, więc dowiesz się, co to jest psychosomatyka, jaki jest w ogóle wpływ naszego mózgu na nasze zachowanie, na nasze zdrowie, na zdrowie naszych dzieci. Dowiesz się też o wpływie emocji, no i na tym, o tym, jakim my jako mamy, jaki wywieramy wpływ na nasze dzieci. No i będzie też o przekazie nieświadomym chorób dziecięcych. Dla kogo jest ten webinar? Dla tych wszystkich osób, które po prostu wierzą w swoją sprawczość, które chcą być sprawcze, które wiedzą, że mogą, mają wpływ i mogą wpływać na to, co się dzieje z nimi i z ich dziećmi. Dobrze, a kto ja jestem? Jestem Agnieszka Morawiecka, z wykształcenia jestem pedagogiem, ale no tak, z wykształcenia jestem pedagogiem i w zasadzie już na studiach bardzo się interesowałam czymś takim jak biodyskodyfikacja, no i wszystkie, tam czytam Louise Hay, Colemana, cały wpływ emocji na nasze zdrowie i na nasze życie. I to tak sobie u mnie to tak było, aż do momentu, kiedy miałam właśnie swoje dzieci. I z pierwszą córką, córka miała, nie rosła tak jak tam są, powinna, jak lekarz uważał, że powinna, i no nie tyła tak. I druga rzecz, miała takie skazy białkowe, plamki na skórze. Dobrze, chyba to było zdiagnozowane jako atopia, ale na pewno no, widziałam gorsze dzieci, gorsze stany, więc ja tam uważałam, że po prostu jakieś plamki na skórze miał. Lekarz mi dał mnóstwo różnego rodzaju rzeczy, kremy, zmiany diety, kazał mi odstawić od piersi, kiedy ja w ogóle mleka praktycznie nie piłam, znaczy ja piłam troszeczkę i kawałek sera jadłam, ale to też nie codziennie. Ale on mówi, że muszę odstawić dziecko i tak dalej. I pierwsze, no właśnie miesiące to było takie, miesiące, czy pierwszy rok w zasadzie, to była takie poszukiwanie na zewnątrz rozwiązań dla mojego dziecka. Czułam się bardzo zagubiona, bezradna, no i właśnie kogo słuchać, jakiego guru, nie? I się wybrałam jakiegoś tam guru i tak dalej i szłam za jego wskazówkami, a po roku się okazało, że moja córka w ogóle nie tyje tak, jak powinna tyć, że dalej tyje tak, jak tyje, to znaczy wrośnie, tyje i tak dalej, idzie tą swoją linią. Dowiedziałam się, że jeżeli moja córka dalej tak będzie szła, to tej jesieni ona już na pewno umrze i się skończy życie. To było od pielęgniarki, natomiast od lekarza się dowiedziałam, bo ja tam dostawałam od niego mleko takie specjalne na alergię i przyszłam się, poprosiłam go o recepty na nowy rok, a on po prostu mnie weśmiał, że po co ja takie głupoty robię. Zaczęłam troszeczkę drążyć temat i się okazało, że on kiedyś współpracował z firmą, która właśnie produkowała te mleka, teraz on z tą firmą już nie współpracuje. No i też nie zaleca tych lekarstw, tych mlek, więc no po prostu wtedy to tak wszystko na mnie padło, siadło i stwierdziłam, że no jeżeli ja tego nie ogarnę, no to nikt za mnie tego nie zrobi. I dobrze, nie ogarnęłam tam córkę. Problem się pojawił z moim drugim dzieckiem, które się w zasadzie urodziło bardzo, bardzo atopiczne, atopowe. I on ociekał skórą, po prostu skórą, ociekał krwią, tutaj przede wszystkim z szyi. Szyja i pupa.
czyli to odparzenie pieluszkowe. No ale wtedy ja już no, nie chodziłam już do lekarza z tym. Co zrobiłam? Zrobiłam oczyszczanie swojej dziecka, ponieważ jestem też dietetykiem. I to, co zrobiłam, się oczyściłam nas dogłębnie i tutaj zeszło wszystko i została tylko skaza pieluszkowa. I tej skazy nie mogłam w ogóle cofnąć. W związku z powyższym, no nic mi innego nie zostało, jak wrócić do Kolemana, jak wrócić do całej psychosomatyki, do biodyskodyfikacji. I tak uwolniłam moje dziecko właśnie z odparzenia pieluszkowego. To wyglądało w ten sposób, że bardzo często otwieraliśmy pieluchę, gdzie była jej krew. Nic się z tym nie robiło, tylko trzeba było właśnie umyć pupę z powrotem, nie było żadnych kremów, bajerów i uwalniałam dziecko. Na następne otwieranie pieluszki pupa była po prostu nieskazitelna. No i tak właśnie w ten sposób po prostu był taki jakby sposób na to, że znaczy sposób, nie, to był krok do tego, że zaczęłam później studiować właśnie psychosomatykę. W tym momencie pomagam mamom uwalniać dzieci z emocji, czyli uwalniać z chorób, z dolegliwości, z symptomów, z jakichś różnych dziwnych zachowań. No właśnie pomagam uwalniać. I to jest taka moja historia może, dlaczego to robię z dziećmi. Tak, dobra. To może tyle na dzisiaj. Dobra, zacznijmy od psychosomatyki. Psychosomatyka kliniczna, jej twórcą jest dr Salomon Selam. I on mówi, że to, co nas spotyka, jest najlepszym rozwiązaniem, jakie znalazł nasz mózg na nasz konflikt emocjonalny. I tutaj wiem, że bardzo dużo osób mówi, Boże, jak to, moje dziecko cieka krwią, nie? Na przykład tak jak było w moim wypadku. A to ma być najlepsze rozwiązanie. No nie. Zaraz będę poszerzać ten temat, ale zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle mama. Dlaczego od mamy to wszystko się bierze. Ja mogę powiedzieć tak, że znaczy mam doświadczenie jako terapeuta, jako osoba prowadząca terapię z dorosłymi. To jest mniej więcej 20-25 lat, jak prowadzę terapię i mogę powiedzieć tak, że wszystkie nasze problemy sprowadzają się do problemów w relacji z mamą. Następna rzecz to jest, ja tu nie chcę nikogo obrażać, ale osoba mamy jest ważniejsza od Pana Boga. Jest to ktoś, no, najważniejszy. O Panu Bogu możemy, mamy czasami jasność. Istnieje, nie istnieje, nie rozważamy, po prostu. Natomiast z matką się nam wiąże mnóstwo emocji, mnóstwo rozchwiań i tak dalej. Ja swego czasu pracowałam też w ośrodku wychowawczym dla dziewcząt, który miał status więziennictwa. Tam były dziewczyny tylko po wyrokach. I to był, no jeżeli jesteś po wyroku, jest ktoś po wyroku, to każda ucieczka po prostu wiąże się z zaostrzeniem wyroku, z zaostrzeniem tam zasadną, no i z poszukiwaniami policyjnymi i odnotowaniem w aktach. To są rzeczy ciężkie. I wyobraźcie sobie, to znaczy ja pamiętam jedyną ucieczkę, jaką przeżyłam, wychowanek. To znaczy, no, wychowanka uciekła. To była jej chyba druga ucieczka z ośrodka zakratowanego i tak dalej. Dobra, uciekła. I teraz, no właśnie, ja też wpadłam w panikę, co robić. I tak, no, tam wszyscy oczywiście byli przyzwyczajeni, nie, że to była normalka, ale ten. I ja mówię, no tak, no ale gdzie my ją, gdzie to się będzie szukać? No dobra, na policję, ale to tak od razu policję wołać. No trzeba, bo ona do matki uciekła. Ja mówię, jak to do matki? Przecież matka to dziecko katowała. Ta dziewczynka w ogóle niesamowite rzeczy opowiadała, prostuowała tą dziewczynkę i tak dalej. A ona, no tak, ona do matki uciekła. I ta dziewczynka naprawdę uciekła do matki. Policja, ona jeszcze dojechała
pociągiem do matki, to policja już z dworca zgarnęła, bo widzieli, że ona przyjedzie. Więc nie z dworca, tylko nam z okolic, bo ona tam autostopem przyjechała. Więc po prostu matka to jest taki nasz wyznacznik w życiu, taki punkt, taki odnośnik, punkt odniesienia w naszym życiu. Obojętnie, czy ta matka jest dobra, czy zła, obojętnie jak my ją oceniamy, to ona jest punktem odniesienia naszego życia. Dlatego tak ważne jest, jaką ja jestem matką, jak ja podchodzę do mojego dziecka, do mojego macierzyństwa, no do mojej nawet roli matki. Dobra? Dobrze. To teraz dlatego matka. A teraz w ogóle będziemy takie rzeczy bardziej już namacalne. Istnieje coś takiego jak badania na temat wody. Te badania prowadził Masaru Emoto i nazwał je przekazem wody. On badał wodę, patrzył się, jaką ona ma strukturę, jak ona wygląda, ale przede wszystkim on się interesował zmianami w wodzie. Że zmiany w wodzie mogą nastąpić tak, przez zanieczyszczenia środowiskowe, przez jakieś wylewy tam zanieczyszczeń i tak dalej, ale on badał, jak emocje wpływają na wodę, na strukturę cząsteczki wody. I tutaj macie zdjęcie. Zdjęcia to są mikroskopowe zdjęcia cząsteczek wody. Nie wiem, czy widać moją myszkę. Widać. O. Pierwsze to jest prawda. Drugie dziękuję, kocham cię. Na dole natomiast mamy wszystkie cząsteczki wody po naładowaniu czy po przebywaniu w jakichś ciężkich środowiskach, w jakiejś ciężkiej atmosferze emocjonalnej, która była przeładowana złością, nienawiścią, jakąś zazdrością. I zobacz, jaka jest różnica między tymi cząsteczkami wody. I kiedy sobie pomyślisz, że jesteś w 70-80% wodą, zobacz, jaki masz wpływ na swoje cząsteczki. A teraz wyobraź sobie to dziecko, które miałaś w sobie, które pływało jeszcze do tego w wodzie. Jakie były cząsteczki wody? Jaki przekaz ta woda przekazywała temu dziecku? Ponieważ przez wodę, tutaj jeszcze będę więcej mówić, w okresie ciąży, ale przez wodę nie tylko przechodzą pokarmy, tlen i tak dalej, ale też przechodzą wszystkie nasze emocje. Tam nie ma filtru. Pokarm, tak, nie przejdzie kurczaka, więc tak, tu mamy filtry, ale jeżeli chodzi o emocje, nie mamy filtru. Następnym takim taką rzeczą, która ma wpływ na nasze dziecko, jest genetyka. I genetyka, można powiedzieć, w zasadzie tą, jaką się uczy nas w szkole i tak dalej, to jest bardzo taka ograniczona genetyka, ponieważ ona mówi, że no właśnie nasze geny, to jaki dostaliśmy przekaz od naszych rodziców, determinuje to, kim będziemy. Tak naprawdę to, co dziedziczymy, to jest sposób myślenia, przekonań i podejścia do życia. Natomiast na nasze geny wpływają mnóstwo innych czynników, które mogą te geny zmienić. I o tym opowiada epigenetyka. Nie możemy zmienić naszego koloru włosów, to znaczy możemy, kiedy pójdziemy do fryzjera, ale właśnie kolor naszych włosów, oczu, zarys naszej twarzy, nasze ręce, jak będą wyglądały nasze paznokcie. To wszystko, tak, jest zapisane przez genetykę, jest zapisane w genach i tego nie możemy zmienić, ale mnóstwo genów możemy zmienić właśnie
przez otoczenie zewnętrzne. W związku z powyższym na geny, na to, jak moje dziecko, jakie będzie miało zdrowie i tak dalej, nawet ja dzisiaj będąc, że tak powiem, starą kobietą, ja ciągle mam wpływ na to, jak będą wyglądać moje komórki, jak będzie wyglądać moje zdrowie, jak będzie wyglądać cała moja genetyka. Ponieważ na to ja mam cały czas wpływ. I w zależności od tego właśnie, jaką drogę obierzemy dla naszego dziecka, dla nas samych, rezultat będzie w zależności od drogi. Dlatego też bardzo często ja namawiam, też na mojej stronie jest taki webinar 12 dlaczego zachowania dziecka. I zachęcam bardzo, ponieważ bardzo często fiksujemy się na różnych rozwiązaniach, które nie zawsze są blokującymi. Że bardzo często wystarczy zacząć od jakichś zmian w rutynie dnia, zmianach w rutynie jedzenia, odpoczynku czy takich rzeczy. I tym możemy bardzo dużo zmienić w zachowaniu i w zdrowiu dziecka. Więc tutaj epigenetyka dla mnie wyjaśnia wiele spraw. Czy są jakieś pytania? Jakby coś, to pisz, jeżeli masz pytanie, to... Natomiast tym wszystkim, co kieruje naszym zachowaniem, jest mózg. I ja tutaj używam modelu Daniela Siegela, może zapomniałam, który też zapożyczył ten model od innych neurobiologów, który mówi, że nasz mózg jest podzielony na trzy części, na mózg gadzi, na mózg saczy i na mózg myślący. I on to przedstawia w formie ręki, gdzie tutaj mamy pień mózgu, to jest mózg gadzi, mózg saczy i mózg myślący, czyli kora nowa. Te mózgi są oczywiście połączone, działają wspólnie, ale każdy ma mniej więcej troszeczkę jakby inne zadania. I wszystkie są zależne od mózgu gadziego. Mózg gadzi to jest mózg, który jest nastawiony stricte na przeżycie, na to, żebym ja była bezpieczna. I on na wszystko się patrzy przez pryzmat mojego bezpieczeństwa. Ten mózg pobiera informacje z ciała. 80% informacji pobiera z ciała. Natomiast Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że tworem albo produktem właśnie naszego mózgu są nasze myśli. Natomiast produktem naszego ciała, czyli te 80% informacji, jakie dostaje mózg z ciała, czyli produktem, połączeniem między ciałem a mózgiem są nasze emocje. I teraz na podstawie emocji nasz mózg, ten gadzi, wie, czy jestem w zagrożeniu, czy jestem w bezpieczeństwie. Co mówi mu o tym, że jestem bezpieczna? Mówi rozluźnione ciało. Natomiast jakiekolwiek spięcie w ciele, napięcie, jakieś takie usztywnienie zaczyna usztywniać cały proces mózgowy, czyli zaczyna zamykać się cały nasz proces myślowy, czyli nasz proces kreatywności, nasz proces uspołeczniania się, relacji z ludźmi, a zostajemy tylko na walce i ucieczce, do której zmusza mnie mózg gadzi. Dlatego jedną z podstawowych rzeczy jest bardzo często właśnie praca nad
swoim ciałem, nad swoimi też emocjami, ale nad ciałem, nad rozluźnieniem ciała. Bo jeżeli moje ciało jest rozluźnione, jestem w bezpieczeństwie. Jeżeli jestem bezpieczna, mam dostęp do mojej kreatywności, mam dostęp do całego potencjału mojego mózgu. To, co się mówi, to znaczy są badania, które mówią, to są bardzo takie optymistyczne, które mówią, że 12%, w 12% używamy potencjał naszego mózgu, natomiast są też badania, które mówią tylko o 2%. Ja zawsze mówię, bierz wdychę, łatwo się liczy. I wtedy możesz sobie obliczyć, ile godzin dziennie spędzasz naprawdę świadomie, wykorzystując cały potencjał mózgu. No, jak ktoś sobie policzy, to są bardzo fajne takie. Więc jeżeli jesteśmy w mózgu gadzim, jeżeli jesteśmy, nie wykorzystujemy naszego potencjału, wtedy jesteśmy cały czas w ścisku, jesteśmy w napięciu i wysyłamy informację, że jestem w niebezpieczeństwie. To, co się we mnie włącza, to jest atak i ucieczka. I o tym zaraz jeszcze będę mówiła. Natomiast to, co jest ważne w mózgu, to jest to, że uczymy się do 7 roku życia, a potem tylko i wyłącznie to powtarzamy. Czyli tutaj ja na przykład bardzo często mówię o programach. Wiem, że chyba w totalnej biologii to się nazywa szyny. Takie, no. W każdym razie są to programy, są to schematy, których się uczymy do 7 roku życia. I to są schematy na temat całości naszego życia. I nasz mózg wtedy to się uczy, mózg gadzi, on to sobie zapisuje sobie wszystkie te schematy. Po co? Po to, żebym ja była w przyszłości bezpieczna. I w pewnym momencie w naszym życiu się odbija to, że mamy, no wy jesteście troszkę młodsze na pewno, ale na przykład ja mam 50, ale na przykład są osoby czasami 60, 40 czy przy 30 latach, nagle zdajemy sobie sprawę, to znaczy postępujemy w jakiś sposób i nam się wydaje to dojrzałe, takie tak, moje, tak, to ja tak chcę, tak, to jest mój sposób myślenia, podejścia do życia i tak dalej. Ale kiedy się wgryziemy w ten schemat, w to, jak ja się zachowuję, jak ja myślę, całą strukturę właśnie myślenia, mojego zachowania, to nagle wychodzi, że ja działam w wieku na przykład 50 lat, w wieku 40, 30, 60 lat w systemie operacyjnym Windows 2 lata. Windows 3 lata. I to są właśnie te schematy. Tutaj bardzo często to się też tak przejawia, że no dobra, to już to tam w związkach mamy też wtedy problemy. W każdym razie uczymy się do 7 roku życia, potem tylko to wszystko powtarzamy. Dlatego na przykład ja teraz, to znaczy umieściłam kiedyś na YouTubie, a teraz chyba niedawno na Facebooku, takie wideo o tym, dlaczego się zachowuję tak jak moja mama, czy jak mój ojciec, a nie chcę tak się zachowywać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mój mózg się nauczył, że najlepiej, że tak się zachowywać. To nic, że mój ojciec mnie bił, matka krzyczała, nie wiadomo co, to nieważne. Ważne, że dzięki tej strategii ja przeżyłam. Jeżeli ja przeżyłam dzięki tej strategii, to teraz ja będę krzyczeć, poniżać, bić moje dzieci, ponieważ tak się nauczyłam. Po prostu trzeba to wszystko uwolnić, jakby zdezaktywować Windows 2 lata, Windows 3 lata, 4 czy 5 i uaktualizować do stanu naszego dzisiejszego, nie? Można powiedzieć, łatwo się robi, trudniej się, łatwo się mówi, trudniej się robi, ale wszystko do zrobienia i fajnie. Dobra, emocje. Mówiłam, że emocje to jest język ciała. I możemy podzielić emocje na takie jakby dwie grupy. Jednymi emocjami to są te emocje, z którymi się rodzimy.
emocje, które są jakby wpisane w nas i nimi reagujemy i po prostu to są emocje dostępne, które mają wszyscy ludzie, się z nimi rodzą. To jest wstręt, strach, wściekłość, radość, smutek i zaskoczenie. Jak zobaczyłaś z 6 tych emocji, zaskoczenie może być pozytywne, negatywne, więc przyjmujemy, że jest 5 emocji, z których tak w zasadzie tylko radość jest pozytywną emocją. Reszta 4 są tak zwanymi złymi emocjami, których nie chcemy ani u bliskich, ani u siebie, ani u dzieci. Już w ogóle u dzieci totalnie. Zobacz, że jesteśmy wyposażeni przez naturę w 5 emocji podstawowych. Emocje mają jakby połączyć moje ciało z moim mózgiem. Są właśnie połączeniem. Jeżeli one są, to znaczy, że one są niezbędne. One są potrzebne. Problem jest tylko teraz w tym, jak my je wyrażamy. Do jakich momentów na przykład w złości dochodzimy i jak później ją wyrażamy. To już jest jakby zajmowanie się emocjami, tak? Zarządzanie emocjami. Ale generalnie te emocje są nam potrzebne. Są nam potrzebne po to, żeby określać nasze granice, żeby określać to, co, to znaczy, jeżeli na przykład wstręt na przykład to jest do określania granic. Strach w pewien sposób też jest do określania granic, ale jest też do obrony własnej. Wściekłość natomiast jest właśnie do tego, żebym ja mogła siebie obronić, bo jeżeli na przykład idę i mam całą wypłatę w torebce, dobra, teraz już nie ma co wypłaty, dobra, się ma kartę, mam w torebce i nagle ktoś mi tą torebkę zabierze, no to w tym momencie ja potrzebuję wściekłości, żeby tego kogoś dorwać, żeby odpalić cały bieg, całą siłę biegu, żeby tego gościa dorwać, jeszcze głos, żeby wszyscy mogli, żeby go dorwać i żeby odzyskać tą torebkę. Jeżeli na przykład mi zabierze dziecko czy cokolwiek, nie? To jest po to. Nie jest po to, żebym ja teraz walczyła z moim dzieckiem o posprzątanie pokoju. Do tego nie służy wściekłość. Dobra? My nie walczymy przecież o torebkę codziennie. Walczymy, nie wiem, może się komuś zdarza. Ja żyję mnóstwo lat, jeszcze mi się nie zdarzyło walczyć o torebkę czy o jakieś rzeczy. Natomiast całe nasze życie walczymy w wściekłości, w złości, w udowadnianiu. Smutek. Smutek nam służy po to, żeby opłakiwać rzeczy. I jeszcze raz, smutek nie jest też dobrą emocją. Nie chcemy smutku. Chcemy wyeliminować smutek z naszego życia. Nie opłakujemy. Jeżeli dziecko zgubi misia, to co mówimy? Kupimy nowego. Albo masz coś tam w domu. A to chodź, zobacz, to tutaj kupię ci innego. Nie ma czasu na opłakanie. Przechodzimy z jednej strony. Ten smutek zostaje w nas zbity, schowany. Jeżeli emocja jest językiem ciała i daje informację mózgowi, mózg na podstawie tej informacji daje jakby nakaz produkcji odpowiednich hormonów, odpowiedniej reakcji organizmu. To jest taki system, który się zamyka. W związku z powyższym, jeżeli we mnie jest na przykład wstręt, smutek, wściekłość czy strach, ta informacja idzie do mojego mózgu. Jeżeli ta informacja teraz mózg wysyła do mojego organizmu, który zaczyna produkować odpowiednie hormony, i jeżeli ja teraz to wszystko zdławia, to te hormony, te emocje zostają zdławione w organizmie, powodując różnego rodzaju blokady. I tutaj też jest bardzo dużo badań nad właśnie nad blokadami emocji w ciele. Ja mam też taki webinar o tym, jak emocje wpływają na nasze zdrowie. I tam właśnie opowiadam dokładnie o całym schemacie, więc warto. W każdym razie zaraz. I teraz tak, co my robimy z naszymi emocjami? Problem z tym, z emocjami jest taki, że my wchodzimy w macierzyństwo z emocjami z dziećmi, tak?
my tu o tym jesteśmy dzisiaj. Więc wchodzimy w macierzyństwo pełne nadziei, jakichś takich oczekiwań i tak dalej. Pełne wiedzy przede wszystkim. Przeczytało się już mnóstwo książek. Różni ludzie dawali nam różne, różne rady, porady i tak dalej. No ale jakby to wszystko... I w pewnym momencie to dziecko się rodzi i zaczynamy nagle, zaczyna nas ogarniać strach. Czy ja dam radę? Zaczynamy wątpić w siebie i w swoje siły. Zaczynają się odzywać nasze poczucie winy, nasza bezradność, niepewność, nasze lęki. Lęki przed odrzuceniem, przed oceną mamy, otoczenia, partnera, przed oceną samej siebie. I to wszystko w nas jest, krąży. Jeżeli teraz do tego damy, że już mamy to dziecko, które było karmione tutaj tą wodą, z różnymi emocjami, jeżeli do tego dodamy nasze mleko, które też ma emocje, to już zaczyna tam wychodzić. Prawda? Już widzicie, jak tutaj się zaczyna kumulować, dobra? I teraz co robimy z emocjami? Jak je właśnie wyrażamy? Jak nimi zarządzamy? Jak uczymy nasze dzieci zarządzać? Czy w ogóle zauważamy nasze emocje? To jest ważne. Dobrze. Następną rzeczą, jedną z podstawowych, która wychodzi też z budowy mózgu i ona jest związana z mózgiem ssaczem, jest inkorporacja emocjonalna. Inkorporacja emocjonalna to jest taki mechanizm naszego mózgu, który pozwala nam odczytywać emocje z otoczenia. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy zwierzętami grupowymi i tak wyobraź sobie siebie i twoją rodzinę jako takie sarenki. Jesteśmy w zagrożeniu, więc możemy sobie tutaj jeść trawkę, ale jeżeli jeden posłyszy, że zbliża się wilk, to jeżeli ja nie odbiorę tej emocji, tego jakby sygnału, że zbliża się wilk, to ja sobie będę dłużej tą trawkę skubać, jak oni wszyscy polecą, to ja już mogę zostać zjedzona albo będę z tyłu. W związku z powyższym ja muszę też reagować szybko, więc jeżeli ktokolwiek ma takie pobudzenie, że wilk, to od razu wszyscy się robią tacy na szpilkach, tak? I to samo mamy w domu, tak? Ile razy zauważyłaś coś takiego u siebie, u swojego, w relacji z mężem i w relacji z dziećmi? Przychodzi ktoś nabuzowany do domu, z jakimiś emocjami, z jakąś złością przeszczyć i później co robimy? Wszyscy od razu tacy chodzą nabuzowani. I to się nazywa inkorporacja emocjonalna. Przejmujemy emocje od innych. Dziecko przejmuje przede wszystkim emocje od mamy, od taty, od rodzeństwa, czyli od najbliższego otoczenia. Jeżeli babcia zajmuje się, czy dziadek, to przyjmuje też babci, dziadka. Ja najczęściej tutaj mówię o matce, ale ma o matce też właśnie w takim sensie opiekuńczości. Dzisiaj to się już troszeczkę nam rozmyło, ponieważ bardzo często funkcję matczyną spełniają nianki, czy babcie, czy właśnie ojcowie, ale tutaj chodzi o właśnie funkcję matczyną. Funkcję matczyną, dlatego też tak mówię matce, nie? Przejmujemy te emocje, że dzięki temu się uczymy. Ja się uczę, że tak się reaguje, ale też robimy to, żeby pomóc tym innym, żeby im ulżyć, żeby zabrać im ciężaru. I tutaj najczęściej to jest zawsze przykład, który daję. Pani, która nie była na bezrobociu, ona akurat pracowała, jej mąż natomiast był na bezrobociu. Mieszkali w bardzo malutkim mieszkaniu, mieli 4 dzieci
I najmłodsze dziecko miało wielkie problemy oddechowe. I noc była koszmarem. Była koszmarnym koszmarem. To dziecko się całą noc dusiło, ta mama siedziała przy nim, płakała. No i nie, tylko tam jakieś mu inhalatory dawała i tak dalej. O co chodziło? Chodziło o to, że mama czuła się bezradna w tej sytuacji, czuła, że traci swoje terytorium, że jest zagrożona, bo jeżeli ten ojciec nie będzie pracować, nie znajdzie pracy, to ich mogą wyrzucić nawet z tego małego mieszkanka, że ona nie daje rady, była przemęczona i całą noc, kiedy to dziecko kaszlało, ona wracała do tych wszystkich swoich żali. I z tym dzieckiem było coraz gorzej. W momencie, kiedy udało jej się przerwać ten cały system myślenia, słowotoku, myślotoku, to dziecko zaczęło wychodzić z tego, zaczęło mu być lżej. I tutaj mamy właśnie bardzo dużo takich. No i właśnie dzieci do 7-8 roku życia działają na inkorporację emocjonalnie. Dlatego bardzo często ja na przykład na tym webinarze zaproszę Cię na warsztat Uwolnij dziecko z dolegliwości dziecięcych. Natomiast zawsze ten warsztat się nazywał Uwolnij dziecko z emocji matki. I tutaj no nie zawsze każdy tam osoby to rozumiały i nie czuły tego. Ale nazywał się dlatego tak, ponieważ tak naprawdę uwalniamy dziecko z emocji mamy albo taty, ale tu mama może bardzo ładnie uwolnić. Uwalniamy, to znaczy dziecko po prostu przejmuje nasze emocje. I tak jak już było o wodzie, teraz jest następne i tutaj zobacz, ile jest puzli, które się składają w całość. Czy ja w ogóle jasno mówię, czy ten, proszę mi zostawić jakiś komentarz, napisz mi co tam, czy to jasne i zrozumiałe i się układa, bo ja to widzę zawsze takiej całości logicznej. Dobra, dopisz jak będziesz chciała, a teraz i to co jest ważne przy spojrzeniu na dziecko jest spojrzenie na to dziecko przez jego projekt sensu, to znaczy przez projekt, jaki ja miałam w stosunku do mojego dziecka. Projekt sens to czas 9 miesięcy przed poczęciem, poczęcie i cała ciąża, zakończony mniej więcej po roku, czasami dochodzimy do 3 lat życia. To trzeba tam, ja tam zawsze wolę wziąć ten większy margines. Co się działo w momencie w życiu rodziców? Dlaczego chcieli mieć dziecko? Jak przebiegała ciąża i tak dalej? Tutaj ciąża oczywiście emocjonalna. To znaczy, jeżeli są komplikacje zdrowotne, ojej, czat, ja tutaj sobie zobaczę. Wszystko zrozumiałe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystko zrozumiałe. To super. Więc chodzi o to, co się działo właśnie w życiu rodziców w tym czasie, kiedy chcieli dziecko i kiedy była ciąża. Jeżeli są problemy zdrowotne u mamy, to właśnie też ja zawsze staram się zobaczyć, a czemu, co się dzieje emocjonalnie, bo tutaj musi być jakiś zgrzyt. Dobra, a jakie w ogóle jest przesłanie projektu sensu? Co my możemy takiemu dziecku naszym nastawieniem dać? I na przykład jest coś takiego jak dziecko cement. Jest to dziecko, które cementuje związek. Czyli jest między nami tak źle, jest tak źle, że albo się rozwiedziemy, albo będziemy mieć dziecko. To jest dziecko, które ma połączyć, które ma rozwiązać problem. Oczywiście problem nie rozwiązuje, a dziecko może mieć wiele, wiele problemów właśnie bycia cementem, czyli bycia tym, żeby wiązać ludzi, żeby robić wszystko, żeby oni razem byli. I jeżeli nie będą razem,
to dziecko jest po prostu jakby sens jego życia ulega. I tutaj nie chodzi o to, że chodzi tu w stosunku do rodziców, ale na przykład koleżanki, dwie koleżanki się pokłóciły, tam w wieku, nie wiem, mamy w przedszkolu czy w podstawówce, w pierwszych latach. Pokłóciły się i dziecko cement będzie chciało złączyć je. Będzie takim wybawcą i teraz będzie tym wybawcą przez całe życie. Będzie się z tego nie uwolni i tutaj nie, jakby nie zmieni tego. Dziecko zastępcze, czyli chodzi o to, że było jakieś dziecko, było poronienie, było albo jakiś zgon i teraz ja mam następne dziecko, które mi ma zastąpić to. Dziecko koło zapasowe, czyli mam, to przeważnie to już jest więcej dzieci, to czasami jest drugie, czasami jest trzecie dziecko, może być czwarte czy piąte, ale to jest dziecko, które ja mam w razie co, jakby to pierwsze umarło. I to jest taki projekt, który bardzo dużo osób mówi, nie, to jest bez sensu. Nieprawda, bardzo często. To jest bardzo częsty projekt. Nawet ja to pierwsze zaobserwowałam u mnie w rodzinie, ponieważ mojej prababci, z tym, że ja byłam wychowywana z moją prababcią i przez moją prababcię i przez jej siostrę. One miały rodzeństwo. Jeszcze jedną siostrę czy brata, nie wiem. W każdym razie to rodzeństwo, kiedy miało chyba 5 lat, zjadło czereśnie i się zadławiło tą pestką i umarło. Dlatego potem była moja prababcia, bo tam była duża różnica. W każdym bądź razie moja prababcia całe życie miała problem z tym, że dziecko coś zje i umrze. I zawsze powtarzała, że lepiej mieć więcej dzieci, bo jak jedno umrze, to ja mam 3 dzieci, i bardzo często właśnie się był taki moment, kiedy pracowałam nad rodem i właśnie nad projektem sensem i projektem sensem moich dzieci, czy ja nie mam właśnie dzieci, jedno dzieci tego na przykład trzeciego, po to, żeby w razie co jak któreś umrze, żeby mieć zastępstwo, więc a niechciane dziecko. Niechciane dziecko to teraz w zależności od tego, dlaczego niechciane, ponieważ niechciane może być wpadka. No to jest dziecko wypadek. Dziecko, które ma wypadki. Cały czas wypadki. Dziecko niechciane może być w sensie, no właśnie, nie chce, ale jest. I tutaj też w zależności od emocji, jakie tam są, bo to może być nie chcę, ale jest na zasadzie takiego poniżenia, takiego odsunięcia, ale to może być też na zasadzie takiego, no i właśnie to już są takie rzeczy, takie trudno, to trzeba poczuć. W każdym razie trzeba poczuć, o co chodziło z tym dzieckiem, dlaczego ja nie chciałam tego dziecka. O co chodziło z tą niechcianością. Dobrze? Czy tutaj wyjaśniłam? Bo, no właśnie, no a jeżeli jest niechciane, no to po prostu, no właśnie, albo to jest właśnie wpadka i jest, ja miałam koleżankę, ja mieszkam w Hiszpanii i tutaj kobiety się nazywa, jest dużo Maryi, ale to nie jest Maria, to jest dziecko, które chciałaś mieć w tym dokładnie momencie i to się stało, które kochasz tak mocno, że aż boli. Żeby było kolejne, bo to jest idealne. Czy takim myśli coś mogę zrobić? Zaraz będzie. Dobra. Co o tych dzieciach jeszcze niechcianych? Tutaj w Hiszpanii jest dużo Maryi, ale to jest, no na przykład. I tutaj to jest jakby wzięte z litanii. Maria niepokalanego poczęcia, Maria, dobra, nie pamiętam teraz, w każdym bądź razie miałam koleżankę, która się nazywa Maria Zapomnienia.
No, to aż nawet myśmy się w pracy nawet z nią śmiali z tego, że co, że twoi rodzice zapomnieli gumki włożyć. Więc tutaj wszystko zależy od tego właśnie niechcenia, jaki tam jest kontekst. Rycerz królowej. I tutaj właśnie to, co się pytałaś, że aż boli, że nie chce innego dziecka. A, no to już i są. Nie chciałam być w ciąży ze względu na problemy z ojcem dziecka. No właśnie. Trzeba zobaczyć, czy jeżeli ja zaszłam w ciąży z tym mężczyzną, to czy ja nie chciałam w jakiś sposób naprawić tego związku, nie chciałam, żeby on się coś zmienił, albo nie chciałam, żeby coś się wyjaśniło. Następną rzeczą, i to było tak, że to jest historia, którą opowiadał Salomon, i to jest chyba jego przypadek. Natomiast ja miałam taki sam przypadek. Pani poznała pana, poznała pana, nawet go nie zobaczyła, znaczy tylko go zobaczyła, i w zasadzie zaraz poszli do łóżka, i ona zaszła w ciążę. I wtedy zaczął się koszmar. I tutaj już wchodzimy w coś takiego jak przekaz rodowy. I teraz już wchodzimy w to, w mój projekt sens. Dlaczego ja jestem na tym świecie? Po co jestem na tym świecie? I dlaczego jestem powołana do życia? I dlatego ja powołuję inne życie. I tutaj właśnie mamy, jeżeli jest coś takiego, że mam dziecko z panem, z którym nie chcę, i tak dalej. I jest, nie chcę z nim być w ciąży absolutnie, to czy ja, to jest jakiś przekaz rodowy, czyli jakaś blokada, jakiś schemat rodowy. Tutaj to trzeba by zobaczyć. Dobra, natomiast jeżeli ja tak bardzo to dziecko kocham i po prostu aż do bólu, ja sobie nie wyobrażam lepszego, w ogóle innego jeszcze dziecka, już w ogóle, no nie ma w ogóle opcji, no to tak, mamy tak, albo rycerz królowej, czyli rycerz królowej jest wtedy, kiedy no z moim mężem jest dobrze, może być też źle, ale może być też dobrze, ale ja chcę takiego właśnie rycerza, takiego na białym koniu, co mnie obroni. Albo właśnie, albo tak obroni, tak romantycznie, albo mnie obroni tak. I wtedy mamy rycerza królowej. Mamy dziecko trofeum, czyli tak się staraliśmy, tacy jesteśmy fajni. I teraz ja mam takie dziecko cudowne i wspaniałe. I teraz ja całemu światu pokazuję to dziecko. To jest moje trofeum. Nie? Jest dziecko pocieszenia. Czyli jest mnie jako mamie tak źle, i teraz mam dziecko, które ma mnie pocieszyć. I tutaj jest coś takiego też, to, że ja jako mama coś przeżywam. Na przykład smutek. I teraz. To, jak moje dziecko będzie, jaki będzie, będzie miało sens, swój projekt sens i jak będzie, w którą stronę będzie szło w swoim życiu, nie zależy tyle od mojego smutku, co też troszeczkę od jego osobowości, ponieważ w tym momencie to dziecko może zdecydować, czy ja biorę smutek i ja teraz będę z mamą się smucić i tak będziemy razem sobie opłakiwać i przez całe życie żyć w depresji razem. I im bardziej jestem w smutku, tym bardziej jestem blisko mamy. Czy wręcz przeciwnie. Ja będę takim wesołkiem, żeby tą mamę rozweselić. Dobra? Więc z jednej strony na przykład taki wesołek może się wydawać, że czaderski projekt sens,
Ale to jestem. Słuchajcie, ja teraz zrobię coś takiego. Mam nadzieję, że mi tu nie wywali. Dobra, jestem. Ale mój tata zmarł, jak była mała. Tęsknię za nim, tak. No właśnie, nasze dzieci, to znaczy tak. I tutaj właśnie wchodzimy też w coś takiego, dlaczego ja jestem z moim mężem. Mężem, partnerem. Ja mówię z mężem, bo to jest taki archetypowy też. Dlaczego jestem z moim mężem? I tutaj nawet jeżeli ludzie. O, nie widzicie mojego nie czatu. Dobrze, to jest super. Jeżeli tutaj ludzie mówią Freud, a w ogóle starocie i tak dalej. Nie, to jest prawda. My bierzemy po pierwsze za. My wychodzimy za mąż za mojego tatę. Wychodzę za mąż za mojego tatę. I z tym, że tutaj muszę zrobić poprawkę, to nie jest tata jako tata, tylko jako symbol męskości albo symbol ojcowskości. I tym symbolem może być dziadek, może być babcia. Dobra? Dziewczynki, ale ja też mogę wyjść za mamę, za mąż. I teraz, w zależności, dlaczego ja wychodzę za tego faceta i właśnie dlatego, dlaczego ja z nim akurat mam dziecko. Tutaj trzeba sobie to wszystko zobaczyć. Ja na przykład to określam na podstawie dat urodzenia. Ja biorę bionumerologię. Chciane. Aha, dobrze. Dobrze, to czytałam. Z mężem super, ale tata zmarł, tęsknię za nim. Często źle między rodzicami i tak. A ja idealizuję tatę. Tak. Trzeba pomyśleć. Trzeba pomyśleć, trzeba opłakać stratę taty. To, co mówiliśmy o smutku. No i właśnie, my wchodzimy w nasze to macierzyństwo, a ciągniemy smuteczki. Smuteczki, nieopłakane sprawy, poczucia winy. Im mocniej podobny do taty, tak. Dobra. Więc dobra, tu już przeszłyśmy przez to, mamy, tak? Projekt sens. No to jest coś, co jest bardzo takie poruszające. Dobra, i słuchajcie, następna sprawa, mikrokimeryzm. Mikrokimeryzm jest to po hiszpańsku, ponieważ jest to ze strony. To znaczy, to dokładnie ze strony uniwersytetu nie jest, bo to mikrokimeryzm odkryli, czy zbadali, badają, opublikowali na Uniwersytecie w Navarze, dlatego dlatego jest to po hiszpańsku. W każdym razie oni odkryli, że w ciąży my dajemy dziecku, prawda? No i to wszyscy się zgodzą. Natomiast dziecko też nam daje. I przechodzą nasze komórki, nie tylko emocje, ale też komórki z mamy do dziecka i z dziecka do mamy. To się zaczyna, ten proces mniej więcej w 4. tygodniu ciąży i może dojść nawet do 6% DNA obecnego w plazmie matki, czyli w komórkach matki. Jest w mikrokimeryzm, to jest tak jakby jednym słowem to jest powiedzieć, twoje dziecko żyje w tobie. W każdym bądź razie te komórki, które zaczęły wychodzić w 4. tygodniu życia dziecka do matki i z matki do dziecka, te komórki potrafią żyć w matce i w dziecku do 30 roku życia. I tutaj dlatego, i tutaj właśnie jest to następny argument za tym, że dziecko po prostu bierze emocje mamy, wie, co mama czuje. To samo, dlaczego mama wie, jak dziecko się czuje. Jak często my wiemy, jak się czuje nasze dziecko. Właśnie dlatego. Dobra. Dlaczego jestem surowa dla starszego syna, a młodszemu wszystko pozwalam? No właśnie.
I teraz jest następna rzecz. Kim jest dla mnie młodszy syn, kim jest starszy? Dlaczego jest starszy, dlaczego jest młodszy? Dlaczego to znaczy, jaki ma projekt sens? Dlaczego ja powołałam tego do życia? Dlaczego tak? I no, tak, bardzo fajna sprawa. Dobra, i teraz tak, co dalej? To jest tak, że pierwsze dziecko ma komórki, mamy to, ono jest to mama fioletowa, dziecko jest pomarańczowe. I jest, ma fioletowe komórki mamy, tak? Natomiast mama ma pomarańczowe i fioletowe. Potem się rodzi drugie dziecko i to drugie dziecko ma komórki też pierwszego dziecka, ponieważ te komórki ma mama. Dlatego młodsze dzieci są tak przywiązane do starszych, a starsze już niekoniecznie tak są przywiązane do młodszych. Tak? Mnie się bardzo to podoba, ponieważ to pokazuje, jaki mamy wpływ na nasze dzieci, jaki możemy mieć wpływ na nasze dzieci. I tutaj ja to, dobra, to są hordy narodowe, w każdym razie to będzie później, ale fizyka kwantowa mówi o tym, że my jesteśmy jednym. Jeżeli ja jeszcze do tego jestem fizycznie połączona, ponieważ ja mam cząstki ADN mojego dziecka, DNA, jeżeli ja mam komórki mojego dziecka, to mi jest dużo łatwiej energetycznie pracować z dzieckiem. Dlatego ja na przykład tym webinarem zapraszam, w ogóle ja często zapraszam na warsztaty Uwolnij dziecko z dolegliwości, tym razem z dolegliwości dziecięcych, ale uwolnij dziecko z emocji mamy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie my to możemy. Bo my mamy, nie dość, że mamy ich cząstkę, te dzieci mają nasze cząstki i jest super łatwo nam te dzieci uwalniać. I wiem, że bardzo dużo mam, przychodzi i mi mówi, ale szeptanki nie działają, uwalniania nie działają. I tak, nie działają, jeżeli ja nie mam całego kontekstu sytuacji. Dlatego ja też pokazuję tutaj mnóstwo puzzli, które trzeba sobie poukładać, a jak sobie je poukładasz, to wtedy uwolnisz dziecko. Dobra? Bo tutaj nie jest tylko tak, że moje dziecko ma problemy oddechowe, ma problemy ze skórą. Nie. To jest to, że ja nie mam kontaktu z moim mężem, że ja nie mam bliskości, albo z moim ojcem, za którym tęsknię. Z moim mężem jest wszystko okej, ale ja tęsknię za tatą. Tęsknię za tatą, mam tutaj nieopłakany ten związek. Mój mąż mi przypomina bez przerwy o tym tacie. Mimo, że on mi go zastępuje, jest zastępcą, ale ten smutek jednak jest ożywia. Ożywa się tutaj, jest żywy. I to dziecko mi też o tym mówi. Jeżeli coś jest żywe we mnie, to żywe będzie chciało, żeby zostało uleczone, uwolnione. Jeżeli ja tego nie uwolnię, nie uleczę, to nasze dzieci właśnie później chorują, różnego rodzaju symptomy mają. Dobra, przesłanie historii rodowych. I tutaj są właśnie historie, dlaczego, co się działo w moim rodzie, co się działo w mojej rodzinie, o przodkach, czy są osoby w ogóle wykluczone, czy są osoby takie, o których się nie mówi i tak dalej. W historiach rodowych w tym momencie, to znaczy tak, syndrom Downa, tutaj bardzo wchodzi, ponieważ tutaj to są wszystkie braki miłości, czyli historie związane z brakiem miłości. Dlatego te dzieci są takie, one tak kochają wszystkich, bo tutaj mamy brak miłości. Natomiast teraz mamy wysyp spektrum autyzmu. I spektrum autyzmu to też są historie rodowe właśnie i to jest cały przekaz przemocowy. I nawet wczoraj rozmawiałam z mamą dzieci
nie wiem, tam było jedno autystyczne czy dwoje. W każdym bądź razie była tam cała historia przemocowa. Ta pani jako matka była ofiarą przemocy. Jej ojciec był przemocowy, ale jeżeli dla mnie to już jest po prostu jasność jasna, że jeżeli na mnie się stosuje przemoc, jeżeli przede mną była stosowana przemoc, no to też mamy to, co wam mówiłam, że my powtarzamy, tak? To uczymy się do 7 roku. Więc jeżeli ja do 7 roku widziałam, że mój ojciec pierze moją matkę, no to ja się nauczyłam, mój mózg się nauczył, że jak mnie będą prać, to znaczy, że fajny związek. Dobra? Ale oni się też tego nauczyli. I to są po prostu wszystko historie rodowe. Dlatego potem mamy, znaczy nie, że dlatego potem, tylko że praca na przykład nad historiami przemocowymi w rodzie, czy nad historiami braku miłości, bardzo pomaga wyciszyć te dzieci, że no nie uwalniamy z tego nigdy, znaczy tutaj jest ciężko nad tym pracować, to jest już duża, ogromna praca, ale praca z historiami już rodowymi obniża stres, obniża napięcie i jest dużo łatwiej to wszystko nieść. Dobra, przesłanie chorób, Jezu, przesłanie historii rodowych, no to jest co, dzieci, śmietnik i tutaj wszyscy, no autyzm to też jest właśnie dziecko, śmietnik. To jest klan, wyznacza jedno dziecko, które po prostu będzie ofiarą i to jest osoba, na którą się wszystkie winy zwala. I tu to też zauważać, na przykład muszę zauważyć w postach niektórych mam, że ja ten na moje dziecko, a pani dyrektor na niego zrzuca winę i wszyscy w klasie jego mówią, że to on jest winny. Ja z nim rozmawiam i to nie on. To jest projekt właśnie dziecka świetnika, że na mnie można wrzucać wszystko. Będą dziecka, matka bez ojca. No, to powtarzamy historię. Więc dziecko śmietnik. To takiemu dziecku po prostu można nawrzucać. I te dzieci się później robią takimi dużymi, dorosłymi, no, które można wszystko nawrzucać. A on albo się uśmiechnie, albo pójdzie dalej, albo pomoże rozwiązać. I można zmieszać z błotem, a on znamy takie osoby, prawda? Autyzm, historie przemocowe, down, braku miłości, hiperaktywność. Hiperaktywność może wychodzić z historii rodowych. Hiperaktywność najczęściej jednak ma jest jednak w projekcie sensie, ponieważ tutaj chodzi o dostrzeżenie. Proszę mnie dostrzec. Jest w historii rodowej w momencie, kiedy ja chcę, żeby mnie moi rodzice dostrzegli. I wtedy to może być właśnie, że to mnie mają dostrzec. Ale bardzo często dziecko po prostu tak skacze, mama zobacz mnie. Ja bardzo dużo pracuję z mamami, pracowałam teraz już troszkę mniej, bo już teraz przeszłam właśnie w psychosomatykę bardziej, ale bardzo dużo mam. I do tej pory przychodzi i mówi, ale proszę panią, ja cały dzień jestem 24 godziny na dobę z nim. Jak to ja się nim nie zajmuję? Jak to ja z nim nie jestem? Mówię, no tak, bo ty jesteś albo w swoich sprawach, w swoich myślach. No, czasami jesteśmy też i w telefonie, i w takich, ale jesteśmy gdzieś tam i nie widzimy dziecka. Nie widzimy dziecka z jego problemami, z jego potencjałem, z jego wyzwaniami, z jego zasobami. I to dziecko tak skacze. Mama, zobacz mnie. Problemy z zajściem w ciążę, problemy z ułożeniem sobie życia. To jest też wszystko przesłanie historii rodowych. Dobra. Poród, słuchajcie, poród. Poród to jest w ogóle pierwsza nasza autonomia. Jest to pierwszy moment, kiedy ja coś robię sama, na co ja mam wpływ. Ja żyłam gdzieś,
właśnie w tej wodzie, tam sobie pływałam, było mi dobrze, ciepło i bezpiecznie. I nagle ja wchodzę w ogóle gdzieś indziej. I ja nie wiem, gdzie ja idę, przez czarny tunel w kierunku światła. Tak? I to jest nasza pierwsza autonomia. Jaki był mój poród? Tak, ja będę wychodzić do nowych spraw. Ja będę zaczynać nowe. Czy poród był szybki, czy wolny? Jeżeli jest szybki, to te dzieci, no po prostu one są szybkie. Mój syn trzeci, on był właśnie z szybkiego porodu. I gość na przykład, wychodzimy, zbieramy się, my gościu, ty już idziemy. Troszkę trzeba go poganiać tam, przypominać i tak dalej. My już pozbierani, to już skończymy buty i nagle się okazuje, że on już przy drzwiach stoi, gotowy. On już jest. Taki błysk jest. Dobra, tutaj mam pytanie następne. A nie zauważ te informacje, tak. Tak, tylko że my cały czas jesteśmy w podświadomości. To nie jest świadomie, ja sobie wybieram. No świadomie, wiadomo, że nie. To jest właśnie ten mózg podświadomy, ten mózg gadzi, ten mózg, który on po prostu chce bezpieczeństwa. Tyle, on chce przeżycia. A na jakich zasadach? To nie, to już jeden bardziej mózg zaawansowany. To nie. To nie. On tylko, żebyśmy tutaj byli bezpieczni, żebym ja była bezpieczna, żebym ja przeszła. I nie, po prostu, to są schematy. Jak 2 plus 2 równa się 4. Jak, nie wiem, schematy właśnie mamy jakieś tam matematyczne. Tak samo działa nasz mózg. Tutaj ty pod niewiadome wkłada jakieś wiadome i wszystko wychodzi. I tyle. Natomiast wolny poród to są te dzieci, które po prostu potrzebują więcej czasu, żeby się wybrać, żeby się ubrać, żeby w książki wyjąć. A my po prostu w zależności od matki, nie? No, cesarka. Cesarka to jest w ogóle, cesarka to jest. Jestem sobie w takim świecie, jest mi po prostu ciepło, bezpiecznie, no to i nagle ktoś mnie bierze i wyciąga. I to są dzieci, które po prostu trzeba wyciągać, wsadzać, popychać. No popychanie to są spomocowe, to jest kleszczowe, przysapkowe. Ale po prostu on się nie zabierze, no bo zawsze się znajdzie ktoś, kto pomoże, kto wyciągnie, kto pociągnie, kto pomoże. Więc tutaj po prostu, bo tutaj nie chodzi o to, że teraz coś muszę z tym zrobić. Tak, fajnie, można z tego uwalniać, ja tutaj będę zapraszać na warsztat, oczywiście, ale tu chodzi też o to, że jeżeli zauważa, że kurczę, moje dziecko jest takie, z takiego wolnego porodu, ono się rodziło i rodziło, 24 godziny, nie? To wtedy już wiesz, że a, to nie jest taki wolny. To wtedy inaczej też planujesz cały dzień i wiadomo, że a, jak on jest taki wolny, to i się rozjaśnia, nie? Od razu po prostu się okazuje, że spada to napięcie, że ja muszę, nie? Dobra, poród. Ile w porodzie było mojego strachu? Jak przebiegał poród? Czy uczestniczyłaś aktywnie, czy nie? Ale chodzi o strach. Ile było strachu? W tym momencie bardzo się boimy porodów. Są różne tam opowieści o porodach. A jak się to przejawia w życiu? Że się boimy nowych projektów, boimy się nowych rzeczy, czy w ogóle boimy się podejmować różnego rodzaju rzeczy, nowości, wychodzić, bo jest strach. Dobra, kolejne doświadczenia, czyli pierwsze lata życia, jaka tam była atmosfera? Właśnie jedzeniowa, emocjonalna, wspaniała w mojej rodzinie. Jak się uczyłam chodzić, jakie były moje pierwsze kroki, co temu towarzyszyło, ile w matce było niepokoju, ile właśnie było radości, czy tam była taka właśnie chęć tego, żebym ja już sobie poszła, czy była taka po prostu
radość. To, co dziecko potrzebuje, to potrzebuje tak naprawdę trzech rzeczy. To jest bezwarunkowej miłości, bezwarunkowej akceptacji, takiej przynależności i bycia zauważonym. I jeżeli te trzy rzeczy są spełnione, to dziecko będzie szczęśliwe i będzie, po prostu nie będzie problemów. Te problemy mogą być, oczywiście, ale to są problemy, które można sobie spokojnie, fajnie ogarnąć. Dobra. I przekaz matki, czyli co ja przekazuję jako matka? Jaką ja informację przekazuję? Co ja daję? Czego uczy? Dziecko uczy się przez naśladowanie, nie przez to, że ja mu powiem, że ja pomnę, że ja mu kazanie walnę. Uczy się przez naśladowanie. Jak widzi, że ja tu łowię emocje i mnie po prostu już nie mam siły, nie mam zasobów, a i tak prę do przodu, to moje dziecko też nie będzie zważać uwagi ani na mnie, ani na siebie, ani na innych. Będzie miało wszystkich w poważaniu, ponieważ tak się nauczyło w domu. I bardzo dużo mam mówi, nie, no ale właśnie uczę dziecko szacunku i tak. Tak, słowami. Ale bardzo często jest tak, że my jesteśmy mamami bez zasobów. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką i ona była na jakimś warsztacie i mówi, że się zorientowała, że ona nie ma zasobów. Nie mamy zasobów. Dbamy o innych, dbamy o wszystko, nawet o siebie, ale w takim sensie, że dla innych, ale nie dbamy o nasze zasoby. Nie dbamy o to, co jest w nas ważne i to, co... My jesteśmy kobietami. Kobiety są do tego, żeby brać. A my to, co robimy, to my dajemy. Nie mamy brania. Nie mamy momentu napełnienia się. Chcemy, żeby to dziecko nas, nie wiem, właśnie bezwarunkowo kochało, kiedy my nie mamy bezwarunkowej miłości dla siebie nawet. Potem, jeżeli ja nie mam bezwarunkowej miłości dla siebie, nie będę miała bezwarunkowej miłości dla dziecka. Jeżeli ja nie mam czasu dla siebie, nie będę miała czasu dla dziecka. Jesteśmy cały czas w gonitwie, w takim, no właśnie w strachu, w lęku, w obawie, w takich niepewnościach, takiego bezdechu. Jesteśmy na bezdechu, a potem chcemy, żeby nasze dzieci spokojnie oddychały, nie? Pamiętam panią, która przyszła do mnie, bo dziecko, nie pamiętam ile lat miało, 5, 6, może nawet 7. To była duża dziewczynka, ona była bardzo duża. Dlatego nie pamiętam wieku. I ona nie mówiła. Mówiła, ona, wiadomo było, że ona potrafi mówić, ale jak już mówiła, to się jąkała, zacinała. W ogóle to lepiej, żeby nie mówiła. Nie chciała mówić. Kiedy rozmawiałam z mamą, okazało się, że ona się dusi w domu i dusi się w małżeństwie. I kiedy pani się w końcu zdecydowała na rozwód, najpierw na odejście z domu, czy oni się tam, no nieważne, w każdym razie po miesiącu, kiedy ta mama zamieszka sama z tą córką, po miesiącu okazało się, jak ja to małą widziałam, to się okazało, że to dziecko normalnie mówi. Miesiąc. Więc nasze nastawienie do siebie, nasza miłość do siebie, właśnie nasze zasoby, to jest to, z czego dzieci czerpią. I jeżeli nie mają skąd czerpać, to zaczynają właśnie chorować, zaczynają mieć problemy, zaczynamy mieć w ogóle problemy rodzinne. No i właśnie, czyli tutaj spojrzenie z fizyki kwantowej, nie? Że jesteśmy duchem zamieszkującym ciało. I teraz jak moje ciało czuje się w relacji z moim duchem? Nasz świat obecny dąży do tego, że jesteśmy wszyscy tylko w głowie, w myślach, w naszych oczekiwaniach. Co ja myślę? Ja myślę, że się czuję. Pewnie bardzo częste. Ja myślę, że się czuję. Ale nie wiemy, co czujemy, bo nie ma tutaj już dołu. Nie mamy kontaktu z własnym ciałem, z własnymi zasobami. A to jest niestety bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć szczęśliwe, zdrowe dzieci.
I to jest chyba wszystko, tak. Ja tym webinarem zapraszam na warsztat uwolnić dziecko z jego dolegliwości dziecięcych, z jego dolegliwości skórnych, oddechowych, jelitowych, z jego niespania, z zatwardzeń, z niepewności, z lęków. I ten warsztat to jest warsztat, który prowadzę w formie całodniowej. Będzie on w sobotę 21 maja. Zaczynamy o 10:30. Program jest przewidziany mniej więcej na trwanie 6 godzin. Co to znaczy? To nie znaczy, że on się skończy o 16:30, ponieważ będą przerwy. I on się skończy w związku z tym między tak około 18. Ten warsztat nie jest nagrywany. Ja zastanawiam się nad formą, żeby to nagrać, żebyście sobie mogły same przechodzić to, ale tu chodzi właśnie też o wsparcie grupy, o dzielenie się. Dlatego to jest też takie no, fajne, to jest takie. No. W każdym razie na warsztacie. Warsztat jest podzielony na trzy części, na część właśnie część poczęciową projektu sensu. Pracujemy też oddzielnie poród i obecny stan emocjonalny. I tutaj to wszystko uwalniamy. I patrzymy się, jakie emocje w tym wszystkim były, jakie nam towarzyszyły. Dochodzimy no, do tych emocji, no bo to jest wiadomo, że jeżeli się pytam mamy, no jak przebiegała ciąża, to wszystkie mówią dobrze. Ale tu chodzi o powyciąganie tych wszystkich lęków, obaw, niepewności, tego poczucia winy, bezradność, tego wszystkiego, co było, co nam blokowało, co nas blokowało. I to wyjmujemy, uwalniamy, no i oczywiście pokazuję, jak wykonywać takie szeptanki, po prostu, jak uwalniać dziecko, jak mu szeptać, co mu mówić, jak mu mówić i no, dlaczego jedne szeptanki działają, a inne nie. Konsultacje indywidualne oczywiście, bardzo serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne. Ja w tym momencie wkleiłam Wam, obiecałam dla osób, które będą na żywo na webinarze, obiecałam ćwiczenie na początku, a potem powiedziałam, że będzie jednak nagranie, ponieważ zaraz właśnie mam sesję indywidualną i zostaje nagranie, więc tutaj wkleiłam Wam, skopiujcie sobie i proszę, no i weźcie sobie, zróbcie. To jest też takie fajne ćwiczenie, uważam. Tak, konsultacje indywidualne jak najbardziej. Zapraszam na warsztat. Na warsztacie też bardzo dużo się układa. Warsztat kosztuje 540 zł. I dodatkiem do tego warsztatu jest później taki kurs, to znaczy dostaniecie go wcześniej, w zależności od tego, kiedy się zapiszecie, bo żeby się zapisać, trzeba do mnie napisać, ponieważ ja mniej więcej chcę, żeby było 5 osób. To jest dla mnie taka przestrzeń, w której fajnie mi się pracuje, gdzie nie ma tłoku, gdzie jest taka jakaś intymność. Więc tak do 5 osób, dlatego trzeba do mnie napisać, żebym ja miała taką kontrolę nad tym, ile jest osób. Właśnie jak się zapiszecie, dostajecie też kurs wartości i potrzeb. Czyli to jest kurs, który pomaga w osadzeniu się w sobie, skontaktowaniu się ze sobą, ze swoimi potrzebami i właśnie na tym, żeby wypełniać się, zapełniać, żebym ja miała zasoby na to, na funkcjonowanie w dniu codziennym, a nie tylko na jakichś tam resztkach benzyny czy resztkach baterii, że lecimy, a najczęściej tak lecimy, prawda? Więc bardzo serdecznie zapraszam. Jest to warsztat. Ja później w mailu prześlę link do strony zapisu.
Jest to warsztat, wszyscy mówią, że transformujący, że im zupełnie inne jest spojrzenie, ponieważ to, co ja teraz powiedziałam, to są takie puzzle, ale poczuć te puzzle, złożyć je sobie i zobaczyć właśnie dziecko w formie już takiej całości, to jest transformujące, czasami powalające, tak, a co? Ale dzięki temu można się podnieść i można coś z tym zrobić. Można na nowo zobaczyć tą relację z dzieckiem, relację z samą sobą, relację z mężem. I to wszystko można przetransformować, można zrobić naprawdę fajne rzeczy. Ponieważ, no właśnie, zawsze mamy dwie możliwości. Możemy powiedzieć, że jest beznadziejność i jest beznadziejnie. I zaakceptować to z taką rezygnacją i tyle. I żyć w tej beznadziejności. Ale możemy też stwierdzić, że jest beznadziejnie, że jest tragicznie, ale wziąć, zakasać rękawy i coś z tym zrobić. I wtedy naprawdę możemy uzyskać złoto z tego. Możemy uzyskać wielkie zasoby. Dobra, tutaj tak, ja dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo dziękuję. Weźcie sobie to nagranie, skopiujcie, posłuchajcie, zróbcie i powracajcie do niego. Także cudowności, wspaniałego dnia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Tak, dziękuję za wspólny czas. Też, pozdrawiam spod Krakowa. Tak. Cudowności i kończymy. Buziaki. I do zobaczenia, mam nadzieję, na warsztacie. Pa, pa. Ojdzie.